Siemano, widać mnie w odbiciu. Mam ważne ogłoszenie. Szukam montażysty. Kogoś, kto będzie montował mi filmy. Najlepiej, żeby to był ktoś z okolic Warszawy, z Warszawy. Zgłoszenia wysyłajcie na piotrek@live.pl. Jeżeli ogólnie ktoś w ogóle jest tutaj na kanale, kto potrafi takie rzeczy robić, to byłoby super, albo kogoś znacie, to podsyłajcie. Bo potrzebny jest mi montażysta, żeby więcej materiałów regularnie się pojawiało, bo sam nie wyrabiam z montowaniem. Siemano, dzisiaj wyjątkowe ujęcie z góry, ale mam też dla was coś bardzo wyjątkowego, tylko przejdę do światła, żebyście widzieli, bo trzeba to ogłosić w blasku świateł. Jest to moje odkrycie roku, mógłbym to tak nawet śmiało nazwać. Jest to darmowy instrument, który wy też możecie pobrać. Jest tam chyba ponad 10 brzmień i co miesiąc dochodzą nowe, a brzmią naprawdę bardzo fajnie. Przykładowo pokażę wam gitarkę. To wszystko możecie mieć za darmo. Już wam mówię, co to jest, ale wyczekam jeszcze ten moment. Mowa tutaj o Spitfire Labs. To są wszystkie instrumenty, które są tutaj dostępne, zainstalowane. Naprawdę fajnie to wygląda i fajnie to brzmi. Niestety nie mogę wam teraz tego pokazać, bo muszę uciekać i wrócę za jakąś godzinę do studia i to wam pokażę. Już jestem, przejechałem chyba pół miasta rowerem, ale zdążyłem do was wrócić. Przechodzimy do tego zacnego, darmowego instrumentu. Wygląda on bardzo minimalistycznie, tak naprawdę są tutaj trzy pokrętła. A tutaj wybieramy te wszystkie instrumenty, które są już zainstalowane. Zobaczmy sobie Modular Pianos. Tutaj zresztą można wybrać po kategoriach te instrumenty. Biorę sobie na przykład Piano Heaven, Load. Naprawdę brzmi to bardzo ładnie. Zobaczcie, tutaj mamy pierwszy parametr, który odpowiada za ekspresję. I co on robi? Po prostu im więcej jest, tym to jest takie też głośniejsze, bardziej ekspresyjne granie na tym instrumencie. Tutaj mamy dynamikę, czyli aż prawie nic w tym wypadku nie słychać. Jest tu mało, lekko, dynamicznie jest grane. Tym wyżej, tym ten instrument jest bum, bum stukany. Też jest dzięki temu głośniejszy i mocniejszy. Tutaj mamy jeszcze, w zależności od tego, jaki to jest instrument, różne dodatkowe parametry, które tak naprawdę zmieniamy za pomocą tego tutaj ruchu. A tutaj jak kliknę, to mam do wyboru te parametry. Jest, zobaczcie, w tym wypadku Release, Sustain, Decay, Attack, Reverb. Możemy dać więcej pogłosu na te piano. I każdy z tych instrumentów ma coś od siebie troszeczkę innego. Wybiorę sobie może Scary Strings. Zobaczcie, jakie tu są na przykład piękne pady, pedal, Azure Guitar, pedal pads. Cudo z darmowego instrumentu, Cloud Piano, Load. Naprawdę, ja uważam, że to brzmi genialnie, jeżeli pomyśleć, że jest to za darmo. Te pady po prostu płyną. Przejdźmy do innych instrumentów, Modular Piano, Pipe Piano, zobaczcie. Jakże ciekawie brzmiące pianino. No, przyznajcie, że to robi wrażenie i jakby uważam, że to jest instrument, który mógłby spokojnie dużo więcej kosztować. Są jakościowo rzeczy jak w Omnisphere, a są zupełnie za darmo. Resonate. Ja teraz postaram się zrobić jakiś utwór na szybko z wykorzystaniem tych instrumentów, bo
aż mnie to zainspirowało do tego, żeby coś zrobić, a nie tylko sobie wam pokazywać. Także zabieram się za robotę. Wchodzicie na stronę speedfireaudio.com/labs, wybieracie na przykład pedal pods, klikacie get, tutaj trzeba założyć konto bądź się zalogować, jeżeli macie. Spoko, te konto nie wymaga podawania żadnych jakichś newralgicznych danych kart. Po zalogowaniu się wystarczy pobrać sobie Speedfire Audio, taki programik. Jeżeli nie macie Speedfire app, to ona tutaj po prostu wyskoczy, że trzeba ją zainstalować i potem każdy z tych instrumentów, brzmień po prostu pobieracie. Music Box, get, czekamy, one moment please, download, czy jak to się mówi, download, poprawcie mnie. Potem, jeżeli już przejdzie to do apki Speedfire, macie tutaj My Products, wystarczy często kliknąć install, pobiera się, instaluje i potem już jest to dostępne normalnie jako VST. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o produkcji, to zapraszam do kursów. Jest to rzecz nie wiem, co chciałem powiedzieć. Zresztą nieważne. Trzymajcie się bardzo ciepło, udanego dnia i kolejnych dni. Siemano.